Niech ryczy z bólu ranny łoś. Zwierz zdrów przebiega knieje. Dwoje naraz, dwoje naraz. Oto cały jest ambaras. Dwoje naraz. Wejście smoka na dno oka. Cała akcja dzieje się na ziemi. Jest 2 grudnia 2016. Kawa to podstawa. Lewa zalewa. To do roboty, no. Dwie małe istoty, które przyszły do nas z kosmosu, zrewolucjonizowały kompletnie życie wewnątrz nas. Jest w nich taka równowaga, bo to wagi. Idealny balans. A tu w głowie chaos, 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 chaos. Czasem największe przygody zaczynają się od najmniejszych decyzji. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, zmusza mnie do weryfikacji i przeprojektowania całego życia. Czy życie odbywa się na czas? Czy czas odbywa się na życie? Dzisiaj jak nigdy dzieci spało 4 godziny, a nie 3 jak miały. Ja nie słyszałam budzika, do tego jeszcze spadł śnieg. I jest taka nie wiadomo gołoleć. Ja to wstałam nawet o 5:00. Chociaż chyba i tak w nocy spałam tylko chyba 1,5 godziny. Także aura jest ładna. Strójki, właśnie ruszyłem strójki przed chwilą. To po prostu suniesz, nie? Boże, to blisko jesteś bardzo tej czerwonej. Zawsze idzie w lewo. Skręć w lewo. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Jaki to dziwny budynek. Przybyliśmy do tego monumentalnego przybytku monumentalizmu, gdzie centrum zdrowia. Placówka dla chorych leczy, jak w Orwellu. Wojna to pokój, wolność to niewola. Jest to monumentalny pomnik choroby. Piękny, acz chory. Czas ucieka, czas ucieka, czas ucieka, czas na nas. Przebudowie musi ulec zasadniczo wszystko. Jest 2 grudnia 2016. Badanie oczu. Żeby to osiągnąć, trzeba wpuścić krople do oczu, które rozszerzą źrenice, aby zajrzeć na dno oka. No przecież trzeba. Trzeba wpuścić 3 razy podwójne krople, żeby to wszystko zadziałało ze sobą. Kolejny Mikołaj był taki dzielny. Szybkie przewijanie w Centrum Zdrowia Dziecka. Ale to było dziwne badanie. Jak to wygląda? Naprawdę. Jest całkowite. Już. Już cię wkładam do wózeczka. Już, kotyczko. Ale przygoda, co? Tak, co chwila. Czy się wchłonie? Czy Mikołaj będzie zdrów? Nakurzamy do domu, bo dzieciaki karmienie mają za pół godziny. Woo! Ostatnio najlepsze.
najlepszy sposób na usypianie. To takie... Odkryłem, że do tego bardzo dobrze jest mówić kocham cię. Okej, wyszliśmy na codzienny spacer, a to nagle boom, bęc i kółko w wózku zgubiło śrubkę i nie możemy jechać. I zawsze coś tam się wydarza ciekawego, żeby tutaj coś się musi dziać. Urwałem kawałek paznokcia. Jest jakiś cień szansy, że śrubka znajduje się tutaj gdzieś w bagażniku tego samochodu, ale śrubki nie ma. A dziś są mikołajki. Mikołaj zrobił nam prezenty. Bo w życiu to trzeba mieć własnego Mikołaja. Z jakiegoś powodu pod zlewem jest mnóstwo wody, więc znowu trzeba to ogarnąć. I tak co chwila coś. I nie ma przerwy, nie ma zmiłuj. Nie macie Mikołaja? Nie będzie prezentów. Czasem zanim zrozumiemy, że ta przygoda jest naprawdę przygodą, mija chwila. A co dziś na śniadanie? Omlecik! Może to pomoże nam pyszek? Tak, najwięcej czasu to w ogóle schodzi na tą pionizację. Jak się rozsynchronizowały nam w nocy i jadły na zmianę, to... I Ewa musiała sobie z tym sama poradzić, bo... Ktoś nie śpi, żeby spać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje, bredzi pan. Raz jedno, a raz drugie. Czasem to trwa 3 godziny. Człowiek nie wie, co zrobić. Nieoczekiwanie po prostu w jednym ułamku sekundy pach i zasypiają ci te 2 małe szkraby. A tu nagle po to. Pierwszy raz jesteśmy w huście. Dzieciątek. Ja mam wolne rączki, mogę robić co chcę. Masz, mogę pozmywać. Nawet kaps, mogę pozmywać. Zrobiłem właśnie obiad. Ewa zamontuje stalarz łóżkowy, a ja w tym czasie zajmę się dziećmi, więc uwaga roboty! Taka sama wysokość. No. To są kupy naszych dzieci. Wyrzucamy to do śmieci. Dzień dobry. Jest z nami mama. Uciekła. Dziękujemy mamie za przyjazd, za pomoc. O, nawet pa. Czas w ostatnich miesiącach dla nas kondensuje się coraz bardziej. Coraz więcej wydarzeń wydarzy się na przestrzeni coraz krótszych odcinków czasowych. I bardzo ciężko jest czasem wszystko ze sobą pogodzić i czasem człowiek w głowie patrzy na to wszystko i myśli sobie, przecież to jest nierealne, żeby to się w ogóle mogło spleść. A to się jakoś jakimś cudem wszystko splata i spina. Czas płynie. 2 miesiąc dzieciaków na ziemi. I już pierwszy raz w szpitalu, odkąd wyszły ze szpitala. Ewa się rozchorowała, ja się rozchorowałem, dzieci się rozchorowały, dzieci w szpitalu, my w domu. Dziś odbieramy ze szpitala, jest 14 grudnia. Ja nadal jestem chory i tak, och. Albo dzieje się teraz, albo po nie w czasie. Jestem już niedaleko szpitala. Dzieciaki, strasznie za wami tęsknię.
Gdzie jest ten czas? Pakujemy dzieci i wracamy do domu. Heja! Pukiel. Pukiel na głowie. Po 10, prawie 11 latach okazuje się, że tak naprawdę najważniejsza jest suma małych gestów w życiu. Tu i teraz. Dzieje się cały czas. Tego czasu w tu i teraz nie unikniemy. Na pewne rzeczy czasem nie ma czasu. Teraz to nie ma znaczenia. Choć tak naprawdę nie ma czasu, to na wszystko jest czas. Teraz z czasem zrozumiemy. Teraz. I tyle. Nie ogarniam tego na razie, ale się staram. Teraz. Są tacy, co mają czas mówić o czasie i są tacy, co nie mają czasu mówić o czasie. Rychło w czas. I teraz jesteśmy. I teraz. A teraz już nie. Nie wiadomo. Czy jestem fanem Elvisa, czy Presleya? Ach, jakiż to ptaki gniazdują w tym puklu. Teraz.